Witam serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się z Joanną i porozmawiamy o sprawach związanych ze zdrowiem i ciała, i tego, co nie widać. Witam Cię. Witam Cię również bardzo serdecznie. Witam Państwa. Przez ostatnie 3 lata wiele się wydarzyło, wiele nowszych rzeczy zapewne zrozumiałaś. Tak jak każdy uczymy się. I tak sobie wymyśliliśmy, że zaczniemy od tematu dwoistości, dualizmu i tej trójcy takiej, czyli lewo, prawo, czyli na przykład zło, dobro i obserwator tego. Nie? Dokładnie. Tak, no więc jak to jest w naszym życiu i jak to ludzie najczęściej pojmują? To jest bardzo fascynujący temat. Jesteśmy z natury rzeczy dualni i nie ma się czego bać. No w tym świecie takie są reguły. Tak jest jakoś. Jest dzień, noc, kobieta, mężczyzna, lewa, prawa, półkula, logika, nielogika. No i to jest fajne, to jest nasze bogactwo. Nie jest, uważam, zbyt rozsądnym wyznawanie tylko jednej opcji. Mhm. Potrzebujemy jednego i drugiego. Potrzebujemy męskiego i żeńskiego. Logiki i intuicji. Potrzebujemy tego, co kauzalne i akauzalne. Po prostu potrzebujemy całości i no, chyba nie jest fajną opcją, kiedy ludzie są wyznawcami jakiejś jednej konkretnej opcji. To naprawdę jest niefajne, bo to jest tak, jakby sobie odcinali. Więc jeżeli ja powiedziała, słuchaj, bardzo Cię lubię, ale nie podoba mi się Twoja lewa strona, tak? Wezmę się kierę i Cię obetnę. No to raczej nie będzie wyraz mojej akceptacji Twojej osoby, tak? Myślę, że nie powinniśmy w takim kierunku dążyć, natomiast jak to się przekłada w naszą codzienności, no chociażby tego, że chcemy wszyscy dobrze. I każdy ma tą swoją opcję dobra. No ale jest po tej drugiej stronie nie, że źle, tylko jest niedobrze. Bo jak za bardzo ciągniemy gumę w jedną stronę, to w końcu ona pęknie i dostaniemy tą gumą. Otóż to. No i potem obserwujemy takie dziwne zjawiska, gdzie po prostu, o, tak. Moja guma? Ja naciągałam? Chyba nie. No dobrze, więc ludzie miewają problemy i te problemy wynikają z tego, że stawiamy kogoś w opozycji, nie? Mamy wtedy tą dwoistość. Jest opozycja, tak. Tak. I jak możemy z tego wyjść poprzez właśnie zrozumienie tej kwestii dwoistości? Fizyka kwantowa, na którą tak często cytujemy, mówi coś bardzo fajnego. Rzeczywistość zależy od obserwatora. To już jest bardzo wyświechtane pojęcie, ale ono ma bardzo duże praktyczne znaczenie, także w mojej pracy. Czy rzeczywistość istnieje, jeśli jej nikt nie obserwuje? Tak, to w filozofii tak. Hinduskiej jest nawet takie zdanie, jeśli w lesie drzewo upadnie i nikt go nigdy nie słyszał, tego upadku, to czy ono upadło, czy nie? Właśnie. I teraz oznacza to, że my naprawdę mamy wpływ na naszą rzeczywistość. I warto się zastanowić, gdzie ja w tym wszystkim jestem. Jest taka triada. My zawsze mówimy o Zbawicielu i o ofierze, o Kacie i o ratowniku, ale nie ma jednego i nie ma drugiego, jak nie ma tego trzeciego, czyli Zbawcy. Mhm. I Zbawca nie może istnieć, jeżeli nie będzie miał kogo ratować albo kogoś potępiać. Musi być w opozycji do czegoś. Więc żeby przestało istnieć to, o czym mówimy, czyli ten cały układ, ta triada, to właściwie trzeba by opuścić którąś z tych pozycji. No, jakby ratownik i kat z natury rzeczy mają troszkę tą grę utrudnioną, ale dobrze by było wejść w taką przestrzeń, gdzie ten, który jest tak zwanym zbawcą, ratownikiem, terapeutą, przyjmuje inną pozycję. No, jest trochę trudno na pewne rzeczy nie reagować, tak? W mojej konkretnej rzeczywistości zawodowej, no przecież wygląda tak, że ludzie przychodzą z jakimś problemem, czasem bardzo, bardzo mocnym, dla nich życiowo ważnym i przecież nie przychodzą po to, że mi mówią, wiesz co, weź to olej, tak? To nie o to chodzi, ale chodzi o tego, jak ja do tego podejdę, jak ja, jako ten tak zwany ratownik, przyjmę pozycję, czy będę miała do tego jakiś swój stosunek bardzo emocjonalny, bardzo wspierający albo bardzo negujący. Jeżeli wejdę w którąkolwiek z tych stron, no to ta guma niestety będzie w którąś stronę na pewno kogoś uderzy, najprawdopodobniej na terapeutę najszybciej. Natomiast nic dobrego wtedy się nie wydarzy dla tej osoby, która ma problem. A więc ratownik powinien wycofać się do pozycji absolutnie neutralnej albo w ogóle wycofać się z
nazwijmy to, z misji ratowania świata. Czyli mamy tego człowieka, który tutaj gra rolę ofiary. Katem jest ten problem, a ty jesteś dopełnieniem Trójcy. Tak, absolutnie. Dlatego jest to temat, który mnie absolutnie fascynuje. Jak tu w tym się odnaleźć, żeby poprzez afirmowanie dobra nie prowokować drugiego bieguna, czyli niedobra. Tak? Specjalnie używam słowa niedobra, ponieważ jest to dla mnie opozycja. Zło, a po drugiej stronie niezło. Tak? Musimy sobie na to popatrzeć. Tak? Ja, nie ja, ty, nie ty. To są opozycje, w których jesteśmy. Tak? I dlaczego to ratować wszystko, skoro wszystko jest tak, jak jest? Dobrze, skoro myśmy to wytworzyli, to myśmy tą falę poruszyli, którą obserwujemy na jeziorze rzeczywistości. Więc dlaczego się denerwować, że na drugi brzeg ta fala dociera? I ktoś nam odpowie, ale to za was, trudna fala. No dobrze, możemy sobie filozofować, no ale człowiek ma problem. Tak, ma problem. I trzeba coś z tym zrobić. A ja mówię, przepraszam, przestałam być ratownikiem. Nie, przepraszam, już się ogarniam. Tak czy inaczej, chodzi o to, że jest bardzo ważne, z jakim nastawieniem w to wszystko wchodzimy, tak? Przede wszystkim dobrze by było sobie zbalansować tematy i coś jest dobre, coś jest złe. Choroba nie jest zła. Choroba jest odpowiedzią organizmu na to, w jakiej rzeczywistości człowiek myśli, że musi żyć. Wcale nie musi tak żyć, jak żyje, ale żyje. I czasem jest to tak silne uwikłanie, rzeczywiście siedzisz z boku człowieka i Matko Boska, rzeczywiście musisz w tym żyć, nie jest prosto, tak? Ale jeśli ja zacznę się jakby użalać nad osobą, która przychodzi na przykład z rakiem czy z jakąkolwiek inną dolegliwością, wyrządzę mu szkodę, wyrządzę mu krzywdę. Moja rola polega na tym, żebym pomogła człowiekowi zrozumieć, ale rozumieć to znaczy nie oceniać, więc ja nie mogę oceniać. Ja muszę być im bliżej zera, tym lepiej. Tak? Jeżeli mam jakieś swoje ludzkie reakcje, na przykład, nie wiem, słyszę historię molestowania, w których chce mi się wymiotować, to już wiem, że tam jest jakiś rezonans, że coś z tym we mnie jest nie zero, tak? I tym się powinna wtedy zająć, ale w obecności i w relacji z tym osobą, która ma problem, staram się być w zerze. Oczywiście to może być też oceniane, tak? Pacjent bardzo często, czy klient jest osobą, która pobudza w nas coś, tak? Jest jakby tym prowokatorem, jest naszym mistrzem, naszym, czyli terapeuty, który mówi, zobacz, tu masz jeszcze nie zero, tak? Zrób sobie zero. I wtedy wiemy, co trzeba zrobić. Wiesz co, teraz mi takie coś przyszło. Tak? Ten ratownik powinien dążyć do tego, żeby dojść do zera i jednocześnie postarać się właśnie w ten sposób, poprzez samą obserwację, spowodować, że to ta ofiara powinna stać się obserwatorem tego, co się w nim dzieje. To byłoby cudowne. I w środku, w sobie odnaleźć przyczyny tego problemu. Czyli cały ten trójkąt powinien się sprowadzić do wnętrza jednego człowieka i wtedy wszystko znika. Genialne, co mówisz, właśnie tak powinno być. Właśnie teraz to odkryłem. Natomiast jeżeli pacjent idzie do lekarza, a lekarz się zajmuje tylko chorobami, to lekarz jeszcze bardziej rozciąga, tu jest pacjent, tu jest choroba i należy to odciąć i zlikwidować. Walczymy z chorobą. Walczymy z chorobą, to jest hasło. A on jest tutaj na górze tego trójkąta, ja o tym decyduję jako lekarz, że walczymy z chorobą. Tak, za mną stoi nauka, autorytet, tak odkrycia. No i ludzie tego potrzebują, tak? No bo taki jest program społeczny. Taki jest program społeczny, tak? Natomiast z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, lekarz też nie ma prosto, tak? Bo przychodzi do ciebie, nie wiem, matka z dzieckiem, które ma na przykład białaczkę, a lekarz by nie zajął się tematem. Wszedłby w zero, tak? Nie, no to wypisuje skierowanie do specjalisty. No właśnie, ale widzisz, ludzie też muszą wiedzieć, że sami prowokują pewne rzeczy, tak? Reakcje swoje. No tak są nauczeni. Tak, no, są niestety, nauczeni, tak? No dobrze, no ale załóżmy, to jest program społeczny, który, co do którego dążymy, żeby było tego jak najmniej, żeby było jak największe zrozumienie. I teraz obserwator. W fizyce kwantowej obserwator samym obserwowaniem zmienia rzeczywistość. Tak jest.
Jeżeli mamy coś takiego jak psychoterapeuta, nie? Przychodzi pacjent i gada komuś, kto jest tym obserwatorem i on tylko milczy i słucha, to w tym momencie właśnie tak na logikę następuje wyrzucenie i w pewien sposób też ten człowiek sam siebie coraz bardziej rozumie. Oczywiście wiemy, że tego typu terapia nie jest do końca skuteczna z jakichś tam powodów, bo człowiek emocjonalnie w to wchodzi i bardziej zapętla. Natomiast jest to pewnego rodzaju droga, że... już wiem dlaczego chyba. Bo tam tylko ten psycholog, który słucha, to tylko słucha. A tu warto jeszcze czasami podpowiedzieć pewne mechanizmy, żeby człowiek się zrozumiał. I to jest uleczające. Tak, i to jest uleczające, bo tak jak... Żeby on sam był obserwatorem, a nie ten zewnętrzny obserwator. Otóż to, bo no, też zewnętrzna obserwacja coś zmieni, tak? Ale tak naprawdę ten efekt wow musi pochodzić z wnętrza osoby, która ma problem. To ona musi wyjść z taką zajawką, wow, rozumiem. Zdarzyło mi się już kilka razy taka sytuacja, że w trakcie sesji z mojej strony padło jakieś stwierdzenie, które spowodowało no, wszystkie objawy tak zwanej fazy naprawczej, czyli reakcje emocjonalne, somatyczne, przeróżne. No i właśnie ten efekt wow, jak można to nazwać załamaniem rzeczywistości, kolaboracją. Ale powiem Ci szczerze, ja nie wiem, które słowo poruszyło tą osobę, bo to ona ma to wiedzieć. To była po prostu rozmowa, w której coś się zadarzyło. I czasem jest tak, że my nie musimy się naprężyć i mówić, teraz biorę się i uzdrawiam. Tylko jeżeli jesteśmy mniej więcej uważni i słyszymy na przykład czujemy swoje ciało tak najnormalniej w świecie, to ono nam powie, że nastąpił ten moment wow i to jest coś bardzo, bardzo ciekawego, ponieważ już wtedy naprawdę nie jesteśmy tacy, jak było wcześniej, jak byliśmy wcześniej. To jest bardzo silne, łącznie z tym, że wyjście z raka, wyjście z bardzo takich ciężkich chorób, czasem beznadziejnych, może się dokonać w ciągu dosłownie sekundy. Tak? I kiedy pracujemy z takimi trudnymi chorobami, to nie jest problem wyjście z raka, tylko problem jest to, żeby człowiek przestał w niego wierzyć i przestał nadawać mu energię, przestać, mówiąc po ludzku, przestał się go bać. To jest najtrudniejsze. I wtedy... Ponieważ jeżeli się tego boimy, jeżeli nie rozumiemy, a zawsze boimy się tego, czego nie rozumiemy, tak? Jeżeli naprawdę zaczynamy rozumieć, to przestajemy się bać. I wtedy dodajemy energii problemowi, chorobie, temu zjawisku, które jest niepożądane. Także na pewno ja skreślam ze swojego wokabularza, walczę z czymś, tak? Z niczym nie walczę. Staram się to zrozumieć albo zostawić, tak? Tak. Taka metoda jak radykalne wybaczanie, to jest właśnie jedna z tych metod, która powoduje, że człowiek zaczyna rozumieć tą drugą stronę, której niby tam ma wybaczyć. W rzeczywistości nie ma tu żadnego wybaczenia, tylko jest zrozumienie, tak. Jest integracja wewnętrzna i to, co było problemem, w ogóle przestaje istnieć. I uzdrawianie cudowne następuje, i psychiczne, i fizyczne. Z tym, że nie zmuszałabym się do... Bo czasami ludzie też robią... takie coś, że zmuszają się do wybaczenia. Jeżeli nie, jestem... to wtedy nie jest radykalne wybaczenie. To jest zmuszanie się. Dokładnie. Ale wybaczenie zawsze jest tą wisienką na torcie, która się sama ma wydarza, bo jesteśmy zdrowi. Zdrowy człowiek nie ma co wybaczać. I to jest piękne. Natomiast tak jak pięknie powiedziałeś, Aleksander, to człowiek z takiego gabinetu terapeutycznego powinien wyjść z tą świadomością, nie jestem katem, nie jestem ofiarą i nie potrzebuję Zbawiciela. Tak? Rak, faza naprawcza. Tak? Czy w ogóle rak istnieje? Jest taka książka, chyba się nazywa. Rak nie jest chorobą, taki tytuł. No. Czyli w ogóle nie ma czegoś takiego. Jest to tylko to, co lekarze diagnozują jako to coś, co tam gdzieś siedzi u kogoś, no to jest już faza naprawcza czegoś, co nastąpiło. I to coś następuje po długim okresie stresu, gdy ten stres już zelży i wtedy następuje faza naprawcza. Nie? Dokładnie. I wtedy
W większości przypadków dzieje się źle. Właśnie, faza naprawcza nie znaczy, że to jest faza miła. No. Ona absolutnie nie jest miła. Można to porównać z, chyba tak medycy to określają, kryzys ozdrowieńczy, tak? Z tym, sprzątanie domu. No, sprzątanie domu jest wygląda w okropnie. Taki sposób, że w danym momencie jest większy bałagan. Tak, lepiej tam nie wchodzić, tak? No. Jest strasznie. Ale jeżeli stracę świadomość i powiem, o matko Polska, cóż za bałagan, chyba tutaj się położę i rozpłaczę, to będzie źle, tak? Ale jeżeli mam świadomość, że to jest tylko faza sprzątania w jej najgorszym jakimś tam etapie, no to dam radę, tak? Tylko w swoim tempie. To wszystko musimy jakoś tam po prostu wziąć pod uwagę. Natomiast czy rak jest chorobą? No w ogóle co jest chorobą, tak? Cokolwiek nam się dzieje lub nie dzieje, jest lub nie jest chorobą, wszystko zależy od tego, jak my to nazwiemy oczywiście. Ja wolę tego nie nazywać chorobą. Nie będę tego mówiła osobie, która do mnie przychodzi, ponieważ ona wierzy, że ma chorobę. I byłoby jakby szczytem chyba braku szacunku z mojej strony, bym powiedziała, pan nie jest chory. Tak? To byłoby szaleństwo. Mhm. Natomiast ja muszę zachować moją percepcję, którą mówię, okej, człowieku, miałeś jakąś trudną sytuację w życiu, którą przeszedłeś, no i Bogu dzięki, że masz to zjawisko, bo zaczynasz robić porządki i ja ci troszkę w tym pomogę. Tak, kobiece sprawy, mhm. bezpłodność, ciąża, poronienia. Bardzo wdzięczne tematy, chociaż potrafią kobietom dokuczyć. Cudownie się pracuje z dziećmi, które są takie bardzo czyste w swojej świadomości. Cudownie się pracuje z dziećmi, które się jeszcze nie narodziły. Cudownie się je sprowadza na świat. Z tym, że troszkę trzeba wtedy popracować z rodzicami, żeby one miały po co tu przychodzić, żeby miały mhm. jakieś godne warunki funkcjonowania. Na zasadzie no, troszkę informacyjnie oczyszczono środowisko, tak? Żeby dzieci teraz są wspaniałe i one dają radę najtrudniejszym wyzwaniom życiowym. To jest troszkę inny rodzaj świadomości niż wcześniejsze pokolenia. Ale czasami zawsze jest dobrze, żeby rodzice się przygotowali. Do macierzyństwa, do rok przed zajściem w ciążę, tak niektórzy mówią. Tak, dokładnie. I to biochemicznie, mentalnie, ale chyba to nie jest aż tak ważne, jak to, żeby troszeczkę być świadomym, żeby wiedzieć, że moje dziecko ja tworzę, zanim jeszcze nawet czasami pomyślę o seksie, mhm. które ma stworzyć to dziecko. I naprawdę warto pomyśleć, jak myślę, co robię. Czasem ludzie mają takie dywagacje, Boże, jakie nadać nazwisko dziecku. Jakie nazwisko przyjąć, jakie wibracje przyjąć, tak? No po prostu kochajmy to dziecko. Zastanówmy się też, jaką wibrację ja chcę nadać temu dziecku. Czy mam się tak bardzo walczyć o to nazwisko, takie czy owakie? Co ja chcę tym nazwiskiem na przykład dziecku dać, tak? Co jest takiego cudownego w moim rodzie, że jeszcze mu nazwisko dokleję oprócz tego, co przekazuję w genotypie, tak? I czasami, jak tak sobie pomyślimy, to się trochę uspokajamy. Mówimy, Boże, może coś lepszego jednak poproszę. I mam odwagę dać dziecku. I rzeczy się naprawdę dzieją magiczne, bo jak to wszystko zaczyna tak opadać i układać, to dzieci same się pojawiają wtedy, kiedy jest ten czas. Miałaś przypadek pewnej dziewczyny, która kilka razy poroniła. Mhm. Tak, nie było problemu z zajściem w ciąży. Dochodziła dziewczyna do pewnego etapu, do dość wczesnego etapu ciąży i zawsze w określonym tygodniu tejże ciąży roniła. I to była już pewna sekwencja, no były różne próby poczęcia i z medycznym wsparciem i nie mogła przejść tej granicy. Przy czwartej ciąży zgłosiła się do mnie i przeszłyśmy tę granicę. Rzeczywiście był pewien konflikt, który powodował, że ona w tym, a nie w innym czasie regularnie się o tą dziurę na swojej drodze po prostu potykała, tak? Przeszła to, a więc już może właściwie mieć dziecko, może być, cieszyć się na to wszystko, ale nie. Jej podświadomość jakby zainfekowała się takim programem pod tytułem nie dam rady, no nie dam rady, nie uda się. Przeszłam ten ósmy tydzień, ale nie dam rady, coś ze mną jest nie tak. I to było jak zaczarowane. Ona miała prawo do mnie zadzwonić w niedzielę, późno w nocy, bo wiedziałam, że jest, to ona potrzebuje wsparcia, nie dziecko. Wszystko z nią było dobrze, wszystko było okej, ale jej podświadomość i jej świadomość wpadła w taki stan pułapki, gdzie po prostu nie wierzyła sama sobie, tak? I były takie momenty, kiedy ona mówiła, ja ciągle myślę o tych moich martwych dzieciach.
tak? Ja będę miała teraz tam kolejne dziecko, tak? Czyli mam razem tyle i tyle dzieci. I ona nie była w tej ciąży, w której była, ona była w poprzednich ciążach. We wszystkich czterech. We wszystkich czterech, tak? We wszystkich czterech, a najmniej w tej ostatniej, w tej, w której właśnie udało jej się przejść ten krąg, tak? I w którymś momencie po prostu mnie wkurzyłam. Powiedziałam, że ja już nie chcę tego słyszeć, jak ona się boi, bo tą ciążę donosi z lękiem czy bez lęku, to jest możliwe i naprawdę ten jej lęk nie jest taki istotny. Najistotniejsze jest to dziecko. I naprawdę nie zastanawiajmy się czasami nad tym, co jest pomiędzy nami, a tym, co jest naszym celem. Tylko pamiętajmy, że czego chcemy. Jeżeli ja chcę urodzić zdrowe dziecko, to w tym momencie na tym się koncentruję. Tak? Mhm. Mamy dziecko, jest cudownie, wszystko się ułożyło cudownie. Dobrze, a taki, może teraz taki zróbmy, elementarz samouzdrawiania. Mhm. Takie podstawowe rady, podstawowe sprawy, jak siebie prowadzić, żeby być zdrowym lub jak wrócić do harmonii. Może tak, z mojej też obserwacji mam taką jedną uwagę. Chyba najtrudniejszym klientem, pacjentem jest osoba, która we wszystko wątpi, która wszystko neguje, która wszystko podważa i mówi, że lekarze są głupi, a ci nie lekarze są jacyś dziwni i też w sumie głupi. I jest jedno bardzo ważne zdanie. Twoja wiara cię uzdrowiła. Możemy wierzyć w siłę wody mineralnej albo czegokolwiek. Mhm. Najważniejsze, żebyśmy w coś wierzyli. Naprawdę możemy również w nic nie wierzyć, tylko wierzmy w to, że osiągniemy to, co chcemy, czyli na przykład zdrowie. Moja rada to się uspokoić. Jak to jest tylko najmożliwsze, najbardziej możliwe, uspokoić się. Ponieważ mam absolutną władzę nad tym, co się z nami dzieje. I jedną rzecz trzeba też pamiętać, że to, co nazywamy zdrowiem, nie pochodzi z zewnątrz. Żaden terapeuta, żaden lekarz, nikt nie może obiecywać komuś, że go uzdrowi. Bo to nie jest prawda. Nikt nie ma takiej władzy. Może tylko uruchomić pewien proces, może sprowokować jakimś pytaniem powstanie odpowiedzi, ale w kliencie, w człowieku, nie w terapeucie. Taki katalizator. Tak. Wszystkie procesy, wszystkie mechanizmy. Taka iskierka, zapłon. Tak. Mhm. Każdy człowiek ma tą magię w sobie, ten cud zdolności utrzymywania życia. Tak naprawdę nikt nie wie, jak to życie się utrzymuje, co to jest za siła. My z niej możemy natomiast korzystać. I to jest też jedna z moich rad. Nie pytaj dlaczego. Pamiętaj po prostu, że to jest możliwe. I koniec. Lęk będzie mówił, to się nie uda. Wątpliwość mówi, o, to pewnie zbyt trudne. Ale serce powie, rób swoje, rób, tak? Prawdę mówiąc, nie masz innego wyjścia. Jest taki żart. Mhm. Pesymista mówi, jest już tak źle, że gorzej być nie może. Mhm. Optymista mówi, ależ może być, może. No właśnie. Dobrze, przeszliśmy przez wszystkie tematy. Mhm. Coś na zakończenie? Gdybym mogła coś doradzić, to dbajmy o to, co materialne i to, co niematerialne. Tak? A więc żeby naszej duszy dobrze się żyło w naszym ciele, zróbmy coś dla tego ciała, tak? Mhm. No, ale też nie fiksujmy się na tym ciele, bo można być pustym ciałem i to jest trochę przykre. Więc gdybym mogła coś doradzić, to ogromna prośba. Złóżmy to w całość. Niech to nie będzie spolaryzowane, niech to nie będzie biegunowe, niech to nie będzie przeciwne, niech to nie będzie irracjonalne albo tylko racjonalne. Niech to nie będzie tylko fizyczne i pozbawione ducha, ale niech to nie będzie tylko afirmujące i nie widzące tego, co jest nieafirmujące. Po prostu bądźmy całością. To chyba byłaby moja rada. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.